Czy spodziewałaś się, że roast Kuby Wojewódzkiego odbije się tak szerokim echem w świecie polskiej rozrywki? Nie, prawdę mówiąc, to mnie troszkę zaskoczyło. Niemniej spodziewałam się tego, co na roście się będzie działo. To jest... roast rządzi się swoimi prawami. Być może z racji tego, że to był pierwszy roast emitowany w jednej z głównych stacji w Polsce, zrobił tak bardzo dużo zamieszania i rozgłosu, bo ta historia roastu w Polsce jest jeszcze bardzo króciutka. Zrobiłam sobie wcześniej, oczywiście przygotowałam się, oglądałam sobie inne roasty i wiedziałam, że będą wyciągane różne rzeczy z portali polskich. Bo po moim życiu prywatnym nikt nic nie wie, przynajmniej te osoby, które były roastującymi, no nie znają mnie prywatnie, w związku z czym na czymś musieli bazować. I też byłam jedyną kobietą, w związku z czym spodziewałam się, że będą to żarty związane z moją płcią. Kilka było moim zdaniem zbyt hardkorowych, ale no, to jest roast i każdy ma prawo do tego, żeby swoje poczucie humoru, nawet bardzo ostre, żeby temu swojemu poczuciu humoru dać upust. A czy po zakończeniu zdjęć do tego roastu między roastującymi wymieniliście się swoimi zdaniami na temat tego, jak wypadliście? Pytasz o to, czy rozmawialiśmy jeszcze? Tak, między sobą, tak. Jestem ciekaw właśnie. Tak, rozmawiamy ze sobą jeszcze. No, jakie tam były opinie? Różne, wiesz co, ale... Wypadliśmy dobrze, będzie grubo. To były bardzo osobiste wymiany. Słowa przepraszam? No nie, nikt nikogo nie miał za co przepraszać, więc nie.